Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam dzisiaj na przegląd katalogu Avon na wrzesień. To co widzicie na moich pazurkach to lakier z limitowanej serii Precious Earth i jest to odcień Amber, nie pamiętam dokładnie nazwy, na pewno będzie w katalogu, więc Wam pokażę. I od razu mogę powiedzieć, że nie sprzątajcie w tym lakierze, bo nawet stop coatem odpada. Zaczynajmy! Na pierwszej stronie widzimy Natalię Kukulską i na kolejnej mamy najnowszy zapach z serii Eve. Jest to Eve Embrace. To jest taki kwiatowy zapach. Czuć osmantus, czuć piwonię. Osobiście ten zapach, jak go pierwszy raz użyłam, to wydawał mi się mydlany, natomiast potem ładnie się te kwiaty uwalniają, te zapachy kwiatowe. I ten zapach już jest taki ładniejszy po prostu, mniej mydlany. I jest ciekawa promocja, że ze stron 2.7 można kupić perfumy i drugie dostać za 29,99. Czyli od tej strony to będą pewnie wszystkie z serii Eve. I normalnie kosztują 59,99, zestawy 69,99. Tak, mamy wszystkie zapachy Eve w tej promocji. I osobiście bardzo mi się podobały te zdjęcia. Na kolejnej stronie mamy również nowość, podkład z serum. Miałam próbkę i ta próbka, co mogę o niej powiedzieć? Podkład jest dosyć rzadki. Jedna próbka wystarczy na dwa razy, czyli możecie użyć raz i da Wam bardzo lekkie krycie, praktycznie znikome. I drugi raz jak nałożycie, no to już jest ładniejszy po prostu efekt, mniej więcej tak jak tu. I co mogę powiedzieć, to to, że na szczęście ten podkład jest bardzo lekki i nie swędzi mnie po nim skóra, bo po niektórych podkładach niestety mnie swędzi. Tutaj tego efektu nie było. Pachnie dosyć specyficznie jak na podkład, bo tak jakby trochę kwiatowo, cytrusowo. Powiedziałabym, że dziwnie jak na podkład. Ale myślę, że warty uwagi. 30 ml kosztuje 26,99. Perfumetki za 9,99. Żele za 10,99, to 720 ml. Świetna cena. I na kolejnej stronie mamy nowości. To są płatki pingujące i kuracja z biotykami i kwasem salicynowym. Nie miałam, więc się nie wypowiem. To jest, zdaje mi się, dla skóry dojrzałej 30+, ja 30 jeszcze nie mam, także kolejne nowości, to jest akurat cień w sztyfcie, szminka w sztyfcie i bronzer. I każdy za 25,99. Tu się zaczyna właśnie ta seria Precious Earth. Osobiście całkiem mi się podobają, zobaczcie te kolory. Ten odcień Desert Rose przypomina mi trochę Totally Twig. Pomadkę z Avon True. Który będzie w następnym katalogu. Solar Amber, to jest ten odcień. Powiem Wam, że średnio kryje, powiedziałabym, bo ja mam trzy warstwy na paznokciach. Po jednej warstwie widać brokat i taki lekko właśnie różowo-pomarańczowy ten lakier. I też przy sprzątaniu, praniu, cokolwiek będzie odpadał. Także no, zauważyłam też, że troszeczkę jest mało wydajny, powiedziałabym, bo jak jest lakier dotąd, widzicie tu, gdzie jest to zielone na przykład,
To aż tyle go już nie ma po dosłownie jednym użyciu. Tu trzy warstwy i jedną warstwę mam na stopach, bo na czarny lakier sobie nałożyłam to jako taki podkład. Żeby się po prostu, wiecie, znaczy top, raczej jak top coat, bo chciałam, żeby się po prostu błyszczało, a nie mam jakiegoś innego lakieru z brokadem, co by mi pasował na razie. Mam jeszcze ten złoty z Avonu, ale po prostu stwierdziłam, że nie będę go mieszać z szczelnią, bo na razie mi nie pasuje to. Lakiery kosztują 9,99, te nowe odcienie, pozostałe 10,99. Nie powiem, lakier jest ładny, pięknie błyszczy, ale no, trochę z trwałością średnio. Nie wiem, jak pozostałe lakiery. Na następnej stronie mamy świetną ofertę na te maseczki. Każda 8,99. Ja na pewno chciałabym zamówić ten peeling głęboko oczyszczający, bo po prostu już mi się kończy. Bestseller Persil 50 ml, świetna cena. Tutaj mamy taką promocję. Pierwszy zapach za 35,99, drugi za 9,99. Bardzo lubię ten zapach. Silky Soft Mask, taki ciepły, przyjemny, nienachalny, po prostu cudowny na takie wspaniałe, pochmurne, chłodne dni jak dzisiejszy. Na kolejnej stronie mamy zapachy z serii Today, Tomorrow, Always. Pierwszy za 69,99, drugi 19,99 i tutaj mamy 50 ml te zapachy, natomiast ten męski jest 75 ml. Osobiście męski nie mój zapach, ale Today, Tomorrow i This Love bardzo mi się podoba. Always, szczerze mówiąc, jeszcze nie mam opinii, także mam próbki, ale się nie wypowiem. Pachnie, nawet nie musiałam pocierać mocno, żeby tylko dotknęłam i już mocno pachnie. Cudowny zapach. Tutaj mamy kremy. Pierwszy za 19,99, drugi za 5,99. Mamy też ten płyn micelarny do skóry wrażliwej. Ja go akurat nie mam, mam taką wersję niebieską. Miałam próbki tych kremów i świetnie mi się sprawdził ten zielony, matujący. On wprawdzie mi nie zmatowił skóry, ale była taka przyjemnie gładka, miękka i też na słońce dobrze się sprawdza, bo ma SPF. Ten różowy też jest całkiem niezły. Także do tego chętnie wrócę w pełnej wersji. Kolejna promocja. Pierwsza szminka za 17,99, druga za 5 zł. Piękne kolory. Z trwałością całkiem nieźle. Osobiście miałam próbki pomadek. Kiedyś miałam w starej wersji po szpetal, w tej nowej miałam Electric Pink. Co tam jeszcze miałam? Ten lilac, Vibrant Melon. Tutaj nie ma wszystkich odcieni, one są w pozostałej części katalogu. Te są akurat na promocji. Red Supreme, wspaniały odcień, bardzo dobrze się trzyma. Na kolejnej stronie mamy taki bonus, jeżeli wydałyście 39,99 w katalogu, to bonus taki kosmetyk może być wasz za 29,99 i tutaj możecie wybrać serum do twarzy 10% z witaminą C, z 10% witaminą C. Tutaj macie Mesmerize Black dla niej i dla niego, gdzie dla niego jest 100 ml, a dla niej 50 ml. Uważam, że świetna sprawa. Zapach bardzo piękny. Osobiście podobały mi się zapachy z mandarynką, więc ten również, bo mam mandarynki, jaśminy australijskie, drzewo sandałowe. Akurat mają nuty zapachowe. Zapachy Pur Blanca 19,99. Zestaw wody perfumowanej i balsamu 35,99 i tutaj mamy też lak Illuminate. Bardzo lubię osobiście lak Illuminate Attraction, chyba bardziej dla dojrzalszych osób niż ja, także no akurat zapach nie mój.
preferuję Attraction Rush. Też mamy pędzle. Tu jest jakiś nowy pędzel dwuwarstwowy za 26,99. Mamy tutaj lakier nawierzchniowy za 10,99 i mamy lakier T3 za 8,99, a pozostałe 10,99 i one się znacznie lepiej trzymają niż te Pro Color. Mamy paletki za 21,99, pozostałe 26,99. Nie miałam żadnych. Natomiast mam próbkę tej pomadki 5 Star. I to jest pomadka, oraz Iconic też mam. I to jest pomadka Cream Legend. I one są całkiem niezłe, jak z trwałości, jak na kremowe pomadki. Piękne kolory. Te trzy są 16,99, to przejść od cieni do ust. Czyli te. I te. Tak, są za 16,99, tak? A pozostałe 19,99. Mamy podkłady. Seria Lux. Genialne serum z pomadką 32,99. Piękne kolory, całkiem dobre nawilżenie. Bardzo dobre nawilżenie, jeżeli chodzi o pomadkę z serum. Tu mamy akurat pomadki te zwykłe. Także mój błąd. Myślałam, że to jest ta szminka z serum. Ale myślę, że te też produkty są godne uwagi. Są dosyć polecane, więc mamy tutaj bazę i tusz Euforia w trzech kolorach 19,99. Ta seria wyszła niedawno. Są dwa nowe kolory, właśnie fioletowy i taki niebieski. Mamy też tą kultową serię już Power Stay. Tutaj mamy jedną z nowszych pomadek. Nawilżająca szminka w płynie 19,99. Całkiem ładne kolory, powiem wam szczerze, aczkolwiek ja już mam dużo pomadek, więc mój ulubiony błyszczyk. Dobrze nawilżę, jest przyjemny dla ust, 13,99. Piękne są też te kolory. Tych cieni w płynie jeszcze nie miałam. Jeśli któraś z was używała, proszę powiedzcie mi, jak się sprawdzają. Jak z trwałością, jak z kolorami, czy są takie piękne na żywo, jak na tych zdjęciach. Bo naprawdę są kuszące. Tutaj mamy promocję 50% taniej na tusze. Tusz Unlimited 22,99, pozostałe 17,99. Miałam ten Avon True, całkiem dobrze wydłużał, rozdzielał, ale już mi się przeterminował, więc byłam zmuszona go wyrzucić. Tych dwóch jeszcze nie miałam. Testuję tusz Euforia. Jak na razie. Właściwie to będę testować, bo użyłam go dopiero raz. Tutaj mamy podkłady. Mamy więcej szminek. O, tu mamy więcej szminek. 19,99. Tu jest więcej tych ultrakremowych szminek. Szminka do 10 godzin też nie miałam. I tu są Matte Legend. I te kolory są śliczne. I całkiem trwałe. I lekkie, nie czuć ich na ustach w ogóle. A na kolejnej stronie mamy mój ukochany tusz. I ostatnio miałam taką sytuację, że popłakała mi się i w ogóle mi się ten tusz nie rozmazał. 13,99, świetna cena. Tutaj mamy jeszcze kredkę z gąbeczką, której nie miałam, i kredkę do modelowania do brwi. Ja akurat nie modeluję brwi. I tutaj mamy kremowy cień do powiek. Powiem wam, że korci mnie, żeby kupić te kredeczki, bo naprawdę na kolejnej stronie mamy serię Also Tokyo, mamy serię Avon Trend i też mamy błyszczyk, który ja polecam, bo chłodzi. Jest takie przyjemne mrowienie na ustach. Ta baza też jest całkiem niezła. Ona przyjemnie utrwala makijaż.
Tylko jak się przeterminuje, to się waży, więc tak można rozpoznać, że już jest do wyrzucenia. Natomiast ja ją miałam nawet jak ją przeterminowała mi się, bo było mi ją szkoda wyrzucić i też całkiem znośnie się sprawdzała, także... I tak wiem, że nie powinno się trzymać zepsutych kosmetyków, ale... Teraz jak już otworzyłam drugą, no to już tamtej dawno nie mam, otworzyłam sobie drugą i jest spoczko. Mamy serię do brwi. O, i mamy te prześliczne lakiery, zobaczcie. 11,99. Wspaniałe kolory. Ja miałam ten agat i naprawdę jest piękny, trwały. Taka właśnie, naprawdę jest taki efekt piasku 3D. Może nie tyle piasku, co piasku brokatowego? Także bardzo Wam polecam. I idziemy do perfumerii. Mamy nowy zapach. No, niestety nic nie czuję. Wydaje się być słodki ten zapach, aż... Nie, dalej nic nie czuję, przykro mi. Także nie ocenię. Jeśli która z Was miała, to powiedzcie mi, jak się sprawuje ten zapach, bo tu jest kwiat gorzkie, pomarańczy, kawa i sandałowiec, więc ja czuję, jakby było coś lekko słodkie. Ale no nie wiem, naprawdę, więc jeżeli któraś z Was ma, to dajcie znać, jak Wam się sprawdza. Z nowości mamy też Little Black Dress The Dress i tutaj mamy 45,99 za te wody. Piękny zapach. Bardzo taki elegancki. No, myślę, że na taką elegancką imprezę jak znalazł. Czy jakąś oficjalną też. I taki kobiecy bardzo zapach. Mamy Faraway Glamour i to jest chyba jeden z niewielu zapachów, który ma czarną porzeczkę i mi się podoba, bo jest wanilia z Madagaskaru, też i czarny piżmo. Na kolejnych stronach mamy zapach z serii Rare. No niestety ten Night Orchid to nie jest mój zapach. Rare Pearls i ten Solar Narcissus, piękny zapach. Bardzo mi się podobają i te zapachy są po 45,99. Podobnie jak te Faraway. O, i Little Black Dress. Akurat no świetna cena, moim zdaniem. Na kolejnej stronie mamy Incandescence. 39,99 i to jest też jeden z niewielu zapachów z bergamotką, który mi się podoba, ale też ma róże i drewno tekowe. Kolejny mój ulubiony zapach to jest lak. Słodziutki. I też ma bergamotkę. Coś takiego. 59,99. W zestawie można kupić ten Lucky Me z balsamem za 69,99. Tutaj mamy więcej perfum. 39,99, 55,99. I tutaj już są takie z wyższej półki te zapachy, bym powiedziała. I osobiście podoba mi się bardzo ten. Ten jest taki bardziej na zimę. Słodkawy. Premier Lux bardzo luksusowy. Luminata jest kwiatowy. Te serii Today, Tomorrow, Always. No nie dla mnie. Attraction, Sensation. Też niestety z moją skórą nie polubił się. Little Black Dress nie miałam. Ale ten Perceived Dew też jest piękny. Taki świeżutki. Ja bardzo lubię takie zapachy. A tego zapachu Incandescence Lotus nie miałam. Ale wąchałam go w katalogu i on mnie skusił, więc pewnie go kupię w pełnej wersji. Zapach Attraction 100 ml, 74,99. Artistic za 69,99. Piękne, trwałe, bardzo specyficzne. O, a tutaj mamy perfumy 100 ml za 49,99. Także mega okazja. Te mniejsze... Widzicie te same zapachy? 30 ml, 17,99. Faraway akurat używałam wczoraj, mam zamiar chyba też użyć dzisiaj, bo akurat dzień chłodny to jest idealne na taką pogodę. I w następnym katalogu wchodzi nowy zapach, Maxim i Maxima.
ikon. I mamy próbeczki za 3 zł za to mizerem. Wąchałam już w kusie tą wersję dla niego. Oczywiście z mandarynką, więc mi się spodobał. Piękny zapach. Tutaj mamy kolekcję Summermania i to jest taki zapach letni. I tutaj czuję naprawdę soczyste owoce. Ale osobiście zapach nie mój. Tutaj mamy więcej zapachów. Mamy tutaj tą serię, tutaj wszystkie zapachy za 19,99, ale skupię się głównie na tym. Bardzo mi się spodobał. Ten jest z zapachem ananasa. To jest seria Summer White i to jest Rio. Tutaj jest ten Maldives i to jest po prostu mój zapach. Przepiękny, świeżutki i w ogóle wow. Na lato jak znalazł, aczkolwiek nie wiem, czy się nie skuszę, polecie na niego. Mamy też jedną z takich bardziej polecanych serii Cannabis Sativa Oil. Miałam balsam i dobrze mi się sprawdził na usta. Mamy z nowości ampułki liftingujące. I też mamy dwa kremy po 32,99. Ampułki 79,99. Tutaj mamy więcej kremów. Mamy następne ampułki z protinolem. Bestseller za 70 zł bez grosika. Tutaj mamy więcej produktów odmładzających przeciwzmarszczkowych. Akurat ja miałam próbkę serum z tym kwasem hialuronowym, bo to z czystym retinolem było dla mnie za mocne. I zapach, i działanie też. A to właśnie całkiem przyjemnie tak skórę jakby... Może nie tyle nawilżało, bo było czuć, że ta skóra jest taka lekko napięta. Nie bardzo wiem, jak to określić. Lepiej wyglądała po prostu. Ja po odwodnieniu dorobiłam się zmarszczek pod oczami. To strasznie wyglądało. Również w następnym katalogu wchodzi nowe serum z protinolem i można zamówić próbkę. I też jest dużo tych produktów z Eniu. Tutaj mamy jakieś maseczki, płyny micelarne, których nie testowałam. Seria Distillery jest całkiem niezła. Powiem wam szczerze. Mamy produkty do oczyszczania. O, i tutaj mamy serię Clear Skin. I na niej się na chwilę zatrzymam. Bo chciałam wam pokazać tą maseczkę. Ja ją wczoraj zużyłam. W środku jest taki płat. Widzicie? On jest czarny. I jak się nałoży na skórę, ona jest trochę źle wycięta, ta maseczka, moim zdaniem. Bo trochę mi się zsuwała i pokrywała górną wargę, co mi się nie podobało. Ta piana pod wpływem powietrza, jak się ją nałożyło, ona tak niesamowicie zaczęła po prostu się uaktywniać, że tej piany było mnóstwo. Ja położyłam sobie tę maseczkę specjalnie na parapecie, żeby wam pokazać ją. Tutaj wszędzie była piana. Pachnie ładnie. Tak cytrusowo lekko. Wczułam po niej, że skóra jest oczyszczona, że nie ma tego sebum, ale przy czym skóra nie była wysuszona tak jak... na przykład po piance z Planet Spa. To z moringą, jakby wysusza mi się skóra, to po tym nie miałam czegoś takiego, a całkiem dobrze. Jeszcze lepiej powiedziałabym, oczyściło skórę niż po tej piance. Chociaż z drugiej strony... No to można trzymać do 20 minut, a jednak piankę spłukuje natychmiast, więc może to jest ten efekt. Mamy też serię z Oxy Pure. Miałam ten natleniający krem na dzień SPF 20.
Ładnie pachniał, skóra w całkiem niezłym stanie. I też dobrze, że miał ten SPF, to chroni przed promieniami słonecznymi. Tutaj mamy kampanię przeciw przemocy, mamy tą piękną przypinkę, śliczna jest ta przypinka. Uwielbiam rzeczy z takimi cyrkoniami. Dajcie znać, czy wy też. Mamy produkty dla mężczyzn i mamy nowy zapach Individual Blue Strong. Oczywiście mandarynka, lawenda, cedr, więc no po prostu cudny zapach. Piękny, nienachalny. Na pewno kupię próbkę, jak będzie na przykład na święta w dobrej cenie, to chętnie kupię całą. Na kolejnej stronie tu mamy te Full Speed i to jest zapach akurat z rabarbarem, grejpfrutem i patchoulą. I nie wiem czemu, ale to mi pachnie jak jakiś taki... albo jakiś z serii Timotei szampon, albo z, nie wiem, z jakiś płyn do mycia, do, wiecie, jak w domu się dba o czystość, to... to tak może podobnie pachnieć. Ten zapach też ładny, Urban Pulse Vegas i Wild Country. Też całkiem niezły, tylko mocniejszy już. I jest świetna cena na te zapachy 22,99 i 29,99. A tamten zapach też 29,99 na te zapachy Individual Blue. To jest 100 ml. Genialne. Mamy więcej zapachów dla mężczyzn. Też uważam, że spoczko cena. Akurat te są 125 ml. Tutaj jest 100. Persif jest 100, a reszta Elite Gentleman i Aspire to jest 75 i to jest 75, czyli tylko Black Suede jest takiej dużej wersji. Ja mam wersję 30 ml, mega trwałe, mocno czuć akord drzewny. Black Suede Touch jest też piękny bardzo. A tutaj wszystkie zapachy są po 75 ml. I mam zapach lak w perfumetce, bo Avon wypuścił chyba limitowaną serię perfumetek i ten zapach jest cudowny. Mamy jakiś nowy, chyba inteligentny zegarek. 179,99 i jeżeli któraś z was miała, to jeśli ktoś z was zamówił, dajcie znać, jak się sprawdza. Bo nie wiem, a wygląda ciekawie ta oferta, interesująco. Mamy piękne sukienki, to jest śliczne, mega, bardzo mi się podobały takie wzory. Mamy więcej dodatków, o ta chusta, narzutka, bardzo ładna. O, ta sukienka też jest piękna, ciekawe czy mogłabym taką dostać. No niestety tutaj nie widać tej sukienki, ale mam chęć na taką. O, zobaczcie też jaka piękna parasolka. Boże, mega mi się podoba. Mamy też biżuterię. Produkty Leaf. O, mamy właśnie te pianki, której używam. Mam też tą nową maseczkę, ale jeszcze jej nie testowałam. Całkiem uważam, że dobre ceny też. Mamy serię z masłem Shea. Piękny, słodziutki zapach. Pyszny zapach. Mamy też mój ulubiony olejek, który pomaga na przykład na bóle mięśni. Na kolejnej stronie czuć cytrusy, czuć. Dyfuzory świece zapachowa. Cytrusy, czerna porzeczka, narcyz, sandałowiec, piżmo.
34,99 za świecę w zestawie 74,99, a sam dyfuzor 44,99. Zapach do 11 tygodni, palenie do 36 godzin. Mega mi się podoba ten ręcznik. 60 zł bez grosika. Z gumką. Świetny, moim zdaniem. A tutaj jest promocja na dyfuzory, że jeżeli kupimy, znaczy na, właściwie to na świece, jeśli kupimy dyfuzor, każdy za 25,99, to świeczka za 10 zł bez grosika, a normalnie 20 zł bez grosika. I ja miałam tę świecę lawendową. Boże, jak ona cudownie pachniała. Muszę wrócić do niej. A na kolejnej stronie mamy takie nowości. Lampka LED, ale bardziej mnie interesuje ta piżamka, że jest taka śliczna, gwiazdki. A ja kocham gwiazdki! Mamy więcej uroczych. Piżamki. Piżamka w panterkę. Śliczne. O, takie urocze pandy. Kokoski. Bardzo, bardzo kreatywne wzory. Super. Na kolejnej stronie mamy też nowości. I to są, to jest ta seria z drzewem herbacianym. I tutaj w zestawie mamy mydło, krem do rąk 75 ml i basen do ciała 400 ml. 26,99. Słuchajcie, ja mam ten krem. O, mam go. I on jest genialny, bo on jest taki lekki. O, widzicie, on jest leciutki. Aż sobie posmaruję ręce, bo musiałam zmyć wcześniej po tej masce. Z początku on nie pachnie drzewem herbacianym, jak dla mnie. Ale może dlatego, że wiecie, ja się nie znam na zapachach i normalnie piję czarną herbatę, więc no drzewa herbacianego jeszcze na żywo nie wąchałam. Także no nie wiem po prostu. Ale potem właśnie ten zapach się staje lekko delikatniejszy i ten krem jest leciutki, przyjemnie nawilża, a jak myję ręce, to czuję taką warstwę ochronną. Coś podobnego jak ten krem z kokosem, z olejkiem kokosowym. O, dokładnie ten. I to jest, mam ten krem 400 ml i to jest mój ulubieniec, po prostu uwielbiam, jest cudowny. Tak samo dobrze mi się sprawdził ten krem z lawendą na noc, chociaż ja go częściej używałam na dzień niż na noc. I uważam, że ceny są korzystne, na pewno bardzo korzystna jest ta cena. 400 ml krem za 12,99 to jest po prostu genialna cena. Także jeżeli szukacie dobrego kremu nawilżającego do rąk, do twarzy, jak na przykład tutaj właśnie pomagałam sobie tym kremem, jak po odwodnieniu strasznie wysuszyła mi się skóra na twarzy, to bardzo, bardzo polecam Wam ten i tak samo polecam Wam ten. Jeżeli chodzi o większe wersje, to nie miałam ich, nie miałam też tego olejku, ale mam ochotę na niego, bo lawenda relaksuje, więc będę szukała czegoś lawendowego. I na kolejnej stronie mamy serię Encanto Inspiring. Dosyć, powiedziałam, że delikatny zapach. Aż wezmę bliżej, powącham. No, taki delikatniejszy. Ja mam próbkę tego balsamu do ciała, ale jeszcze go nie przetestowałam. Także prawdopodobnie w denku, który niedługo nagram, dam Wam znać, bo zużyję już tę próbkę. To jest nowość i chyba cena jest taka sama jak tutaj. Ale głowy nie dam. Mamy serię Intense i mamy serię Irresistible. I zauważyłam, że powoli zaczynają wycofywać tę mgiełkę. I mamy zestaw 6 produktów za 99,99, więc jeżeli lubicie takie mocne zapachy, znaczy mocne, intensywne i trwałe, to myślę, że mogę to Wam polecić. Akurat to mi się bardzo spodobało. W ogóle ta seria Encanto to są przepiękne zapachy. Aczkolwiek jednego zapachu nie lubiłam i nie pamiętam, który to teraz. Nie pamiętam, jak się nazywał.
Tutaj mamy szampon 400 ml lub odżywkę 250 ml za 9,99. Świetna cena moim zdaniem. I ja zawsze polecam tą, która się kiedyś nazywała Nutri 5. To jest 5 olejków, tylko teraz nie bardzo jestem pewna, które to i czy tu w ogóle to jest. I szampon 700 ml 14,99. O, tutaj jest ta odżywka kompleksowa pielęgnacja i szampon kompleksowa pielęgnacja. Mam i w starej wersji mam maskę. To ona jest strasznie rzadka jak na maskę. I właściwie nie różni się od odżywki. Poza tym, że jest lżejsza. Działanie jest to samo. Szampon też bardzo dobrze myje. To jest za 10,99. Maska za 14,99 i to jest chyba nowość. Aczkolwiek nie jestem pewna, nie zauważyłam tego wcześniej. Ale może coś przeoczyłam. Szczotka do włosów 25,99. Wygląda dosyć porządnie, ale nie miałam, więc jeżeli któraś z Was ma, to proszę dajcie znać. Mamy więcej produktów do włosów. O, mam tą nawilżającą maskę do włosów z awokado. Z olejkiem awokado i ona była świetna. Tylko, że zawiera alkohol. Myślałam, że jest na bazie gliceryny, ale akurat ta jest na bazie z alkoholem jest. A tutaj też miałam tą odżywkę, ampułkę do włosów i myślałam, że nic nie zrobi, a ona dopiero zrobiła wygładzenie na moich włosach na następny dzień. Także polecam. Tutaj mamy serię dla dzieci i kupiłam ostatnio ten bajeczny żel pod prysznic. I powiem szczerze, że trochę inny zapach był w katalogu, bo jak wąchałam, to był słodszy. A jak powąchałam na żywo ten zapach, to pachnie jak truskawki, ale niestety niezbyt słodkie. Wolałabym więcej cukru w tych truskawkach. Mamy więcej tutaj produktów dla dzieci. Spray ułatwiający rozczesywanie włosów za 8,99. Tak pomyślałam, może mojej mamie by się przydała, bo czasami mnie. I na kolejnej stronie mamy produkty do stópeczek. Mam ten peeling, on jest całkiem niezły. Pachnie taką miętą. Także super. Bardzo mi się podoba właśnie zapachy mięty, chociaż ja jeszcze też używam tarki dodatkowo do stóp. Ale bardzo, bardzo przyjemne są właśnie te drobinki, takie dosyć dużo. Ich jest to dosyć mocne. I na kolejnej stronie mamy też produkty do stóp. I teraz zauważyłam regenerujący krem na noc z olejkiem żożoba. Ja go nie miałam. Miałam ten z mocznikiem. Miałam ten 3-dniowy, tylko w innych szatach graficznych. Ten był. On wtedy był w wersji świątecznej, jak ja go zużyłam. One mi nie podziałały, chociaż ja też nie mam popękanych pięć, więc może dlatego. Ale tego nie kojarzę i powiem Wam, że chętnie się na to skuszę, być może. I tutaj obok mamy zaraz spray do stóp. Ja sobie tak brzydko zaznaczyłam spray ten lawendowy. On jest świetny na komary. A do stóp wolę ten z miętą i aloesem. Ta mięta i aloes jest idealnie wyważony. Po prostu są składniki i ten zapach nie jest nachalny. Nie robi mi się niedobrze po tym zapachu. Jak zazwyczaj zapachy są intensywne i możemy na przykład rozboleć głowę od niektórych, to ten jest świetny, więc bardzo, bardzo polecam. I mamy kremy. I również bardzo Wam polecam ten krem z olejkiem makadamia. On też właśnie bardzo dobrze nawilża ręce. Ochrania, zostawia taką przyjemną warstwę.
Te dwa kremy miałam, też są takie przyjemne, aczkolwiek jakiejś specjalnej warstwy nie czułam, bo po umyciu rąk ten krem się jednak zmywał i ten krem z masłem kakaowym działa słabiej niż pozostałe, przynajmniej na mnie. Podobnie ten z awokado też zadziałał słabiej i szybko się skończył. I tutaj mamy najlepsza cena w tym roku. No nie powiedziałabym, czy najlepsza, czy nie najlepsza, ale widzę, że jest mój ukochany żel Lazy Days powrócił. Także bardzo mnie to cieszy, bo jak na przykład mam migrenę, boli mi głowa, to to jest jedyny żel, który koi ten ból i relaksuje mi zapach i jest po prostu cudowny. Tutaj obok mamy wpadnij do nas na truskawki. I czuć truskawki z jogurtem. Uważam, że też całkiem dobre ceny. Aczkolwiek nic nie miałam jeszcze z tego, ale bardzo, bardzo ładny zapach i może bym się skusiła na coś, aczkolwiek jak mam ten z jednorożcem truskawkowy, że i on pachnie tak niezbyt słodko, to trochę się boję. Tak w cudzysłowie boję oczywiście. Obok mamy ten nowszy lśniący basen do ciała i on jest lśniący. Ja wam to pokażę. Zobaczcie. Tak on się prezentuje. I nie wiem, czy to zauważycie, on ma dwa kolory. Jaśniejszy i ciemniejszy. Widzicie? Różni się. Jak się trochę... O, widzicie? Teraz na ręce to widać. Taki lekko różowo-brązowy i taki waniliowo-brązowy. I zobaczcie, jak się go rozsmaruje. To te drobinki, one są strasznie takie małe. O, może tutaj coś na palcu zobaczycie? Widać jakiś blokad w kamerze? Nie wiem, czy widać, bo u mnie to słabo widać. Nie wiem, jak będzie widać u was. Pachnie wanilią, budyniem waniliowym. Zapach jest dosyć trwały. Jak się posmarowałam wieczorem, to następnego dnia jeszcze było czuć. I też jest taki ładny zapach tego budyniu. Jeżeli takie zapachy lubicie, budyniu waniliowego, to będzie wam odpowiadał. Jeśli ktoś nie lubi wanilii, no to niestety, no nie. Tutaj akurat mamy te właśnie w specjalnej, limitowanej edycji letniej. Mamy ten z awokado krem, który mi się nie najlepiej sprawdził. I mamy ten balsam z emolientami, który też nie najlepiej mi się sprawdził, bo wolę z Avon Trend z kokosem po prostu. Jest lepszy dla mnie. I tutaj mamy mydło w płynie. Piękne zapachy. Konwalia bardzo otulająca. Happiness taki... Ten harmonii. Happiness taki kwiatowy, dosyć powiedziałabym, że wyrazisty. Piór taki delikatniejszy. Piękny zapach. I tutaj mamy promocję na te produkty dla dzieci oraz mgiełki. Jeden za 10,99, dwolny drugi za 6,99. Także tylko sobie wybrać jakiś ulubiony zapach. To samo mamy tutaj z tymi właśnie żelami. Ten zapach jest cudowny. To jest akurat męski. Ten miałam. I właśnie jest taki otulający, ten kaktus pachnie też ślicznie. Co do tych, wąchałam tylko w katalogu i też po prostu trzeba sobie coś wybrać, jeśli się chce oczywiście. Tutaj w świetnej cenie są te dezodoranty perfumowane w kulce. Co mnie zaskoczyło, to jest napisane, że to jest dezodorant. On kosztuje 5,99 i słuchajcie, sprawdził się lepiej niż to, co to ma być rzekomo antyperspirant. I ja mam tą wersję Energia i on mnie w ogóle nie chroni przed potem, słuchajcie. Co jest dla mnie po prostu szok. Tutaj mamy na następnej stronie takie promocje. Nie jestem pewna, czy to nie jest wyprzedaż, bo zawsze są w takiej cenie.
Mamy te produkty z serii Care, mamy Skin So Soft, mamy ten krem do depilacji twarzy, który mnie tak ładnie szczypał, a włoski raz usuwał, raz nie, także go wyrzuciłam. Mamy nawilżający ten żel do rąk, który faktycznie mam w mniejszej wersji. I on nie wysusza rąk, ale ja używam go tylko do dezynfekcji, bo nie lubię zapachu alkoholu na moich rękach. Te płyny pachną pięknie i ten też bardzo lubię. Miałam w mniejszej wersji ten Amazon Jungle i taki właśnie orzeźwiający, przyjemny zapach. Tutaj mamy płyn 1000 ml, 15,99. Jeden z nowszych zapachów. Pięknie pachnie. A tutaj mamy mgiełkę do pościeli, aromaterapia z lawendowym rumiankiem. I on jest, ten zapach jest delikatny. Nie jest nachalny, nie rozbolała mnie głowa po nim. Także bardzo, bardzo go lubię. I co mnie właśnie zaskoczyło, to to, że ta mgiełka jest taka delikatna. Bo wiecie, te z natura są bardzo mocne, powiedziałabym. I po niektórych potrafi głowa rozboleć mnie jednak. Na przykład po kwiecie wiśni. To był no mega mocny zapach, że musiałam się po prostu pozbyć tej mgiełki. A ta jest po prostu cudowna. I też ta z eukaliptusem i miętą. I miałam też krem z tej serii z eukaliptusem i miętą. Cudowny, a nawilżał też wspaniale. Szkoda, że jest taka mała pojemność tego kremu, 30 ml. Na kolejnej stronie mamy nowy żel pod prysznic, nowości. Z naturalnym ekstraktem z kakao. Czuć kakao, ale też czuć takie delikatne kakao, czuć, że faktycznie jak kakao na mleku. I tutaj mamy cenę 5,99, 8,99 za 400 ml, tutaj mamy 250. Także super. A tutaj mamy kokos i mleko kokosowe i i malina. I powiem wam, że malinę to czuć tak leciutko, bo przebija się ten kokos i jak ja kocham zapach kokosa. W ogóle lubię jeść wszystko, co kokosowe, więc chętnie sobie to kupię, jak tylko zużyję jakiś żel, bo chyba mam jakąś obsesję z tymi żelami, bo kupiłam mi żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Nie wiem, kiedy je zużyję. I na ostatniej stronie mamy mój ukochany tusz Geniusz i nie tylko mój ukochany, bo jest to bestseller i jest tutaj 5 kolorów. Mamy też granat, burgund i zieleń oraz brąz i czerń. Mega dobrze się trzyma, czasami nawet ciężko było mi go zmyć płynem dwufazowym. Świetna cena, 17,99. Bardzo, bardzo wam polecam. Wydłuża, pogrubia. Jest mega trwały, cudowny. Nie mam się do czego przyczepić. Kochani, w tym odcinku to już wszystko. Jeśli wam się podobało, oczywiście zostawiajcie łapkę w górę. Dawajcie opinie w komentarzach odnośnie tych kosmetyków, bo chętnie przetestuję też coś nowego. I też dajcie znać, jak się wam sprawdzają o takie kosmetyki. Na przykład czy cokolwiek, czy na przykład perfumy, co wam się sprawdza, co wam się nie sprawdza. Wiecie, żeby była taka ciekawa konwersacja, bo ja bardzo lubię wymieniać opinie. I oczywiście, jeżeli chcecie więcej takich filmików, to zapraszam was do subskrybowania mojego kanału i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!